No dzisiaj bardzo ciężkie spotkanie. Tutaj w pierwszej połowie mieliśmy problem z wyprowadzeniem piłki. Gdzieś tam celuloza wyżej do nas podeszła w dzisiejszym meczu i gdzieś tutaj mieliśmy w tej pierwszej części problem z wyprowadzeniem. Też warunki troszkę nie pomagały, bo graliśmy gdzieś tam pod duży wiatr i też to nam utrudniało, ale zespół bardzo fajnie wychodził, zespół celuloza z kontry i tutaj mieliśmy z tym problem, bo własnych gdzieś tam błędach i stratach zespół celulozy nas dwa razy skontrował, gdzie mogli zdobyć, pochłócić się o bramkę. My gdzieś tam przeczekaliśmy, no rzut karny tutaj na jędrku, szlamy do szatni i trochę gdzieś tam jakby się to uspokaja na meczu, ale uczulałem zawodników w przerwie, że na pewno będzie zespół groźny, bo te kontrataki mi fajnie wychodzili z szybkim kontratakiem i w drugiej połowie gdzieś tam to nasza troszkę nieskuteczność, ale gdzieś tam niefrasobliwość pod bramką się zemściła, tracimy bramkę na 1-1, ale podobało mi się, że fajnie zespół zareagował szybko, gdzieś tam rzuciliśmy się do odrabiania strat. Bramka powstała w fragmencie, gdzie no już słyniemy z tego, że te bramki powstają w fragmentach gry, strzelamy, fajnie, że to dzisiaj wyszło. Cieszymy się z trzech punktów, ale na pewno dużo rzeczy do poprawy.